Cześć, siemanko, witajcie, z Kaspery, witam was w kolejnym odcinku z sprawdzenia modu Farminga 17. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie trzy mody oczywiście. Zaczniemy pierw od Ursusa C363P. Jest to taki Ursus, oto taki, o. Najpierw obejdźmy, co tu możemy mieć. Pompy paliwo, nic się nie robi. Maska się otwiera, to jest bardzo dobrze. Otwórz drzwi. Gamepad to będzie 9. Dobra, już otwieramy. Ładnie się otwierają. Animacja. O kurna, te drzwi się otworzyły. Coś tu możemy. O, czekajcie. Belka. I tu chyba nic. Otwórz drzwi. One są jakby tutaj, też powinny być, ale nie mam. Jeden już błąd znaleźliśmy, czyli tutaj jakby ta klapeczka od kobina, no powinna być niżej, a jest wyżej. Wsiądźmy sobie do niego. Oczywiście animacja wchodzenia tu jest praktycznie podstawa w Ursusach. Już teraz. Dobra, hamulec ręczny możemy zaciągnąć. Animacja jest. Gamepad 4, włącz wycieraczkę, popatrzmy. Jaką animacja jest, tylko jej nie ma. 5. Nie ma tylnej szyby. 7. Drzwi. Czekajcie. O kurde, jakieś światło to dołączyłem z tyłu, której nawet nie ma. Kierunkowskazy. Aha, ta animacja, ona jest troszeczkę... A nie, nawet dobrze jest ta animacja zrobiona. Nie, tu właśnie, z tyłu. On powinien podoświecić, a nie z tyłu. Z tej strony powinno być chyba tak samo. No dokładnie. I awaryjne. Dobra, wszystko działa. To odpalimy. Wszystko działa. Światła działają. Drinka nie ma. Mod resi, bo ja właśnie mam drink, mamy to drugie jakby. Fajne dosyć dźwięki, no to 60. Nie, no polecam, dla mnie jak nawet dosyć spana ta 60. No tutaj mamy te dwa błędy praktycznie. Tak, podejmiemy sobie przyczepę Ursusa. Dokładnie. T675 łamany na A1. Jest to przyczepa od mojego znajomego, który wydawał tą przyczepę. Jak mam plan dekę zakładaną, też dużym plusem, tu wszystko widzimy, jak tutaj się na tak ładnie nakłada. Mogłaby być trochę podwyższana, ale mi się mega ona właśnie podoba, taka jaka jest. Na innych można by była być podwyższona, ale dla mnie jest idealna, więc naprawdę. Możemy lampy tutaj zapalić. Mamy jakby takie węże, mamy sprężyny, ale nie, one nie są podpięte, tylko są do zdoby. Tu możemy zauważyć tą miotłę, szuflę. Ciepa ma pojemność 13 ton. Tu ma właśnie kolizję, ma, że nie można chodzić pod niem. Światło, wszystko chyba działają, kierunkowskazy. No tylko te kierunki są tylko jednym mankamentem w typie, ale tak to reszta to jest mega, wam powiem. Dobra. Kipowanie. Trochę tego burta odchodzi, ale kto patrzy na animację tego, tak, takich rzeczy. Czy wyklikujemy sobie na tą stronę. Nie, no, wszystko powinno być dobrze. Nie, no, chyba będzie git. Dobra. No to mamy dwa mody już ze sobą. Też bardzo polecam, bo fajne te oponki ma dosyć. Nie no, no nie wiem, czy ona ma dynamiczne, że węże tu można podpiąć. Bo to tak to wygląda, jakby to miały być dynamiczne węże, że można do niej podpiąć. Ale ogólnie jest dobrze, bo nie ma żadnych błędów, chodzi teksturowych, jak dla mnie. Więc możemy przejść do kolejnej modyfikacji, ostatniej na tym odcinku.
powiecie, po co mi JCB, jak ja sprawdzam mody, no ale 60 by nie dała rady z takim gruberem, powiedzmy, bo on jest dosyć ciężki, przez co wziąłem JCB-ka. A więc tak. Jest to gruber firmy Agromarsz, został on wydany dosyć niedawno. Jest tam w dwóch modyfikacjach, tu jest ta jakby biedniejsza wersja, tu jest ta droższa. Więc mi się o wiele podoba ta. Ale fajnie, bo jeszcze była tutaj z koszem zamontowanym. Ale to każdy sobie modyfikuje jak chce, więc dobra, przejdźmy do animacji może. Nie ma takiej kategorii, ale po prostu zróbmy sobie tak. I dobra, popatrzmy. Tutaj się ładnie wszystkie w dół wgłębiłem. No, i to nie wiem, czy to nie jest tego faena, bo to kurde. Zwycię właśnie on robił z Agromarsza. Jak widzimy, wszystko się kręci. Talerze, wszystko się kręci. Animacja tego kurzu też jest jakaś. Mi się dosyć podoba ta. Talerz, nie, to jest gruby. Ale też tu możemy przejść do kolejnego. On się teraz różni tym, że ma dwa wałki na z tyłu. Mi się w ogóle one nie podobają, te dwa wałki. One tak dziwnie wyglądają jak dla mnie. Tamten się bardziej podoba. I oczywiście tu mamy silnik do poplonu, jak widzimy. Też fajny dosyć. Mamy tu, możemy wybrać tak, trawę albo rzodkie. A szkoda, że tu nie można siedzieć od tego rzepaku. Ale to nie wiem, czy ja sobie nie po w tych ustajnych sobie nie pochodzę. Znam chyba też rzepak. No bo i tak fajna taka, taki gruberek i można siać tym. Ona ma praktycznie wszystko, ten gruber, tak? Co ten? No bo to jest praktycznie tylko, że ma dwa wałki z tyłu, a nie ma jednego i tylko ma kosz. Nic się praktycznie już nie różnią. A ja w niej się będę kończył ten odcinek, bo sprawdziliśmy już 3 modyfikacje. Film taki bardziej nagrywany na szybko, bo nie będę miał teraz komputera przez ten tydzień, przez to musiałem to nagrać w poniedziałek na zapas i mam nadzieję, że to dostaniecie w piątek, bo dzisiaj oczywiście w poniedziałek, czyli to będzie, dzisiaj jest, już wam mówię, 13, jak poniedziałek po prostu 13 dostaniecie sprawdzenie map. Tak nie dostaliście, bo pewnie to oglądaliście, a dzisiaj po prostu dostajecie w piątek, tak mam nadzieję, sprawdzenie modów. W środę powinno być, co powinno być? Albo Polska Wieś, albo Estancia La Pajo, ale chyba Polska Wieś, a na niedzielę dostaniecie Estancia La Pajo. I to się będę z wami żegnał, do następnych odcinków, trzymajcie się, no i cześć.